They are heartless, godless barbarians. Cześć wam z tej strony, Składzik, witam was na kolejnym odcinku Assassin's Creed Valhalla. Jest nas 131 odcinek, no i mieliśmy podążać do regionu Cent albo na wyspy Sky, ale znalazłem alternatywne wyjście z tej całej sytuacji i tak naprawdę podążymy w sumie do naszej wiosce. Jest takie wyzwanie od bogów. Zobaczywszy, jak coś spada z nieba, Eivor natyka się na tajemniczą staruszkę, która, jak twierdzi, zna sekretną formę szkolenia i jest skłonna się z nią podzielić. Jak dobrze pytam, dosyć wysoko musieliśmy poziom mocy mieć, ale nie dam sobie ręki uciąć na jakim poziomie. Zaraz to zobaczymy i mamy tutaj sugerowaną moc 221, więc prawdopodobnie na tym poziomie dostaliśmy tą właśnie misję, jak i umiejętności dostępne tak naprawdę. I tutaj są też oczywiście dostępne niedźwiedzia, wilka, jak i kruka. Tak samo jak przed samym nagraniem tego materiału wykonałem kilka questów u Reda i zdobyłem 2 punkty umiejętności. Jakby ktoś się pytał, skąd te punkty, bo one nie są z poprzedniego materiału, tylko po prostu z samych zadań u Reda. I tym razem jeszcze wydamy może tutaj właśnie w niedźwiedzie, bo mamy tutaj obrażenia krytyczne, jak dobrze się rozejrzałem. I tutaj też coś ciekawego, mamy ciężki miecz i krótki miecz. W sumie mieczem się posługujemy, więc przyda się nam na pewno. Tak więc może wrócimy dokończyć te drzewka ze strony niedźwiedzia. No to w sumie miałem zostawić sobie te drzewka na DLC, jak będziemy wykonywać. Ale coś czuję, że prędzej czy później nie dotrwamy do tego momentu i będzie to rozwiązane. A wracając jeszcze tutaj do ekwipunku, a dokładnie do sakwy, mamy tutaj 2 itemy z poprzedniego materiału, czyli list o zemście, jak i schemat rzymskiego posągu z łaźni, który dostaliśmy od Osberta za rzymskie artefakty, czyli te maseczki. I to będzie w sumie wszystko. I tak naprawdę możemy podążać w stronę questa. Co najlepsze, jak zobaczycie, mamy tutaj bardzo ładną pogodę, ale za każdym razem, jak jechałem w tą stronę konno, wykonując jakieś questy od Reda, diametralnie nam się pogoda załamywała. Zaraz zobaczymy. No i macie już pierwszy deszcz i powinno nam jeszcze wiać. No i faktycznie wieje nam. Prawdopodobnie to jest nawiązujące do tego questu, który jest niedaleko, który chcemy zrobić. A dopiero co była taka ładna pogoda, nie padało i nawet nie wiało. Jakby ktoś się zastanawiał, skąd taka zmiana, to prawdopodobnie chodzi o ten quest. Zaraz się dowiemy trochę więcej. No to ładnie, nam meteoryt przywalił w sumie niedaleko naszej wioski. Na szczęście nie w centralną część, tylko na obrzeżach. Czyli możemy trochę odetchnąć, że nikt nie powinien ucierpieć tak naprawdę z naszych. No i zobaczmy, co tam się będzie skrywało, bo niejednokrotnie zobaczyłem w tej grze, że nam meteoryty spadają. Możemy trochę zebrać orudy wtedy. I chyba raz wam to pokazałem na materiale. Tutaj mamy kogoś, chyba tą staruszkę, co jest napisane w opisie. Mamy też tu jakieś symbole dziwne, ale dowiedzmy się może od tej osoby, co one oznaczają i
Co trzeba zrobić jeszcze? Something fell from the sky to earth, like it had been thrown by Odin himself. A strength he no doubt wishes he possessed. No danger remains, but look. It revealed something hidden in the mountainside. Looks almost like a door. If it is, then it's the door to something that I have long been searching for. May I ask you for a kindness, Drengur? My name is Eivor of the Raven Clan. And that depends on how kind you need me to be. Will you grant me a home while I investigate the door? Eivor of the Raven Clan. I don't make a habit of sheltering strangers. My name is Hildiran. There. Now we are no longer strangers. Please. If I am right, then this is Freya's gate. Allow me to stay, and I will help you discover the treasures that lay on the other side. Very well. I will give you a small piece of land to make a home on, and supplies from our raids to build with. Thank you, kind Eivor. The gods smile on you. I may be kind, but I am no fool. Everyone must pull their weight, and I expect no less from you. A fair rule, and one I can easily follow. No i mamy dla niej w sumie chatkę, którą będzie mieszkała w niej. Ten czek jest na tam liściki. Przy okazji dosyć śmieszne. Tyle wystarczyło, aby nie być obcym. Czyli cześć, jestem Składzik. Normalnie ma na imię Damian, więc nie jestem dla was już obcy. Tak więc tym bardziej zasubskrybujcie kanał, bo coraz bardziej mnie to cieszy, że coraz więcej was jest na kanale i śledzi moje poczynania w tej grze. Myślę też nad innym gameplayem, ale to zobaczymy z czasem. Na razie się skupmy nad tą babcią. A welcome visit. Like what you see. You've certainly made this space your own. But how does this help you open a stone door? It is a shrine to Freya. We will need her favor if we wish to reveal the hidden treasures. Ah, it's we now, is it? I told you, Eivor. You will want to see what is on the other side. Now come. Freya demands combat before she will aid us. For a moment, I thought you meant for me to fight you. Fear not. I can handle myself. I cannot possibly fight you. I would kill you. You could try. Attack me. Wow, widać, że zaprawiona w walce. Chyba Eivor jej nie docenił i my tak samo. Zobaczmy, czy możemy jakieś jej zadać obrażenia walcząc, czy jednak będziemy musieli się skłonić do samego parowania. Bardzo ładnie unika tych naszych ciosów. Dobra, wiecie co, to jednak parowanko będzie. Tym bardziej, że jak będziemy parowali, to ona będzie, znaczy będzie możliwość ogłuszenia jej. To tym bardziej zakończymy tą walkę. No i ogłuszona i kończymy. Good. Now watch. Wow, co to za miejsce? Normalnie mi przypomina trochę inną grę już. What magic is this? And how do you fight with the strength of a berserker? I can teach you, Eivor. But first we fight. Myślę, że nie weszliśmy na jakiś część dodatku tak naprawdę. Bo nie chciałbym później tłumaczyć w gameplayu, gdzie będziemy ogrywać jako dodatek to. Jak to się stało? Oczywiście jak widzicie, dosyć ciężko tutaj zadać obrażenia, prędzej parując, aż do momentu ją jak ogłuszymy, albo jak właśnie teraz jak się chwiała. Ale spokojnie damy sobie z nią radę, mimo że mam 320 poziom mocy
Mimo, że było napisane 221, sugerowana moc. A jak na taką babcię, to nieźle się rusza, co? W sumie Dak mógłby się jej od niej uczyć sposobu walki, a nie uciekać tak naprawdę. I co, koniec? Jeszcze nie. Dobra, to jedno parowanie i zakończymy to tak naprawdę, tą walkę całą. Seen many strange things, but nothing like this. What magic do you possess? I have not seen a seer fight like that. I am no seer. I am what you see before you. An old warrior with a knowledge of secrets. If that was not magic, then what was it? That was a battle meditation. You entered Hugerheim, the mind's realm. It is a secret form of training that not many know. You can attack full force with no fear of injury. And yet, you know this training. You're glad to have let me stay now, aren't you? Very much. Tell me, what part does the amulet play? It is a vessel. It needs to be filled with the energy created in battle. But it will only work with this type of shrine. They can be found all over Mercia. I have many questions still. I promise you will get answers, but first, I have marked a shrine location on your map. Once there, enter a meditation. The amulet will pull you into Hugerheim. What happens when I've finished my training? Then, you return to me. Very well. Have you met Valka? Something of you reminds me of her. Go now, kind Eivor. And train. No dobra, poznaliśmy taką babcię dosyć nietypową, która nieźle walczy, zna tajniki, no i trochę nas chyba zaskoczyła, co nie? Przejdźmy sobie tutaj do mapy, gdzie mamy w ogóle podążyć. W sumie daleko, tutaj po lewej stronie mamy aż na Stiropenshire, wyzwanie od bogów. I tu mamy stanica Venlokan i chyba trzy próby, próba niedźwiedzia, wilka i kruka i oraz możliwość szybkiej podróży. To jest ciekawe, ale przejdźmy na razie tutaj do kodeksu, mamy coś w bazie danych. I co my tu mamy? Lokację Hugerheim. Jak dobrze wypowiadam, kraina umysłu. Wkraczać do niej i trenować bez ryzyka urazu mogą tylko najpotężniejsi wojownicy. No w sumie chyba do takich należymy, jak widać, i mamy tutaj Hili Dran, czyli tą babuszkę. Tajemnicza stara kobieta, która pojawiła się w krucie przystani po tym, jak coś spadło z nieba. Twierdzi, że jest mistrzynią tajemnej formy szkolenia zwanej Hugerheim. No i mamy też coś w samouczku. No i ciekawe, co tu jest. Mistrzowskie wyzwanie. Podstawy mistrzowskiego wyzwania i tutaj zdobywaj punkty w oparciu o swoje dokonania podczas każdej z prób i zamieniaj je na nagrody. Hugerheim zapewni ci wyposażenie oraz zdolności niezbędne do ukończenia prób, nie będziesz mieć jednak dostępu do ekwipunku. A tu mamy kapliczkę mistrzowskie wyzwania, wyjątkowa kapliczka, przy której możesz medytować, aby wejść do Hugerheimu. No dobra, trochę mamy wiedzy na ten temat. Zapewne dalszy właśnie samouczek będzie tutaj w tej stanicy, więc się przenieśmy i dowiedzmy się, jak to będzie wyglądało. No i jesteśmy już tutaj na miejscu. W sumie nie wiem, czy ten posąg był tutaj od samego początku, czy dopiero wraz z tym questem.
Jak zobaczycie, tutaj był punkt odniesienia takiej synchronizacji, a to jest ten posąg, który powinien być widoczny dla nas wcześniej. Tak więc przejdźmy może do samego wyzwania. Tym bardziej, że tu mamy na tym posągu niedźwiedzia, kruka i wilka tak naprawdę. No i mamy tutaj trzy wyzwania: próba niedźwiedzia, wilka i kruka. A że mamy dosyć mocno nasz w niedźwiedzia wpakowane, więc tym się zajmijmy w pierwszej kolejności. I mamy zasady próby. Zdobywaj punkty w oparciu o swoje dokonania podczas każdej z prób i zamieniaj je na nagrody. Hurheim zapewni ci wyposażenie oraz zdolności niezbędne do ukończenia prób. Nie będziemy mieć jednak dostępu do ekwipunku. Składowe w wyniku informacje o działaniach zapewniających punkty. Medale i nagrody pokazuje docelowe wyniki dla każdego medalu. Najedź na każdy, aby sprawdzić nagrody. Trochę tego jest, jak widzimy, wyposażenie, jakim będziesz dysponować podczas wyzwania. Najedź na każdy element, aby dowiedzieć się więcej. No i mamy te zdolności, jakim będziesz dysponować podczas wyzwania. Najedź na każde z nich, aby dowiedzieć się więcej. Pominięcie poziomu trudności. Ustawienia poziomu trudności będą pomijane w czasie trwania próby. Po jej zakończeniu powrócą do wybranej przez ciebie wartości. No to trochę już wiemy tak naprawdę. Tak szybko przeleciałem i tutaj mamy set łuskowy. To dosyć ciekawy. Oczywiście wszystko mamy na złoto. Mamy młot kowalski. Wszystkie mają nawet runy. Tutaj mamy odzyskanie nieco zdrowia po 5 blokach. A tu mamy spartańska tarcza. Przywraca część zdrowia przy parowaniu. Dobrze wiedzieć, że w trakcie parowania będziemy zdobywali trochę życia. I za blok. Tutaj mamy kopniak tyra, który akurat mamy na drugim poziomie, więc w sumie bardzo dobrze. I tutaj mamy medale. Oczywiście prawdopodobnie zdobędziemy bez problemu. No i rozpocznijmy te zadanie. No, dosyć ciekawie to wygląda. Mam tu jakieś grzybki na adrenalinę i sporo przeciwników. W pierwszej kolejności może te umiejętności wykorzystamy, a dokładnie umiejętność, bo co rozumiem, musimy mocno tutaj wspomóc tą umiejętnością. Bardzo ładne wykończenie, no ale ich naprawdę jest dużo. Bardzo ładny kopniak. Bardzo na razie nam dobrze to idzie i tego się trzymajmy. No i dobra, po kolejny usunięty. A idzie, nawet dużo zabierałem życia, więc może jednak uważajmy. Ale jeżeli tylko tacy są, to spokojnie poradzimy sobie. Ale też rzucają do nas czymś. Ten kolejny, jeśli nie zagmagła się. Na razie bardzo ładnie nam to idzie.
Wow, ale tu jeszcze mamy Goliata. Dosyć duży ten dryblas jak zwykle. Musimy na niego uważać jednak. Jak zwykle coś nam przeszkodzi tutaj, jakieś drzewko. A może jego pozbędziemy się poprzez rzucenie? Które nam umiejętności brakuje. Z każdej strony do nas rzucają. Wow. No tutaj trochę zaniedbałem. No ale mam nadzieję, że jak trochę odskoczymy gdzieś na bok, to spokojnie damy sobie radę z nimi. Aby trochę ich za dużo nie ściągać na siebie. Bo to byłoby trochę głupie. Wow, co to za chmura. Z trucizną, super. Jeszcze nas zatruli. Już to mi się nie podoba. Mam nadzieję, że jakoś zaraz im uciekniemy trochę. I uda nam się trochę podleczyć. A ich tu jest coraz więcej. No i chyba tego nie przyjdziemy za pierwszym razem, jeżeli tak będzie. No nie, jeszcze ten Goliat, to więc będzie kiepsko. A ta trucizna jeszcze z nas nie chce zejść. No to nam się nie udało za pierwszym razem. Nie sądziłem, że będzie aż tak ciężkie, tym bardziej ta chmura nas zaskoczyła. I tu mamy medale. Pokazuje zdobyte przez ciebie medale. Tylko nowe medale zapewniają nagrody. Nowe zdobyte medale będzie błyszczał. No dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem się nie damy zaskoczyć jakąś tam chmurą. Będziemy starali się coraz bardziej tak ich wyłapywać. I pamiętajmy o tych gołąbkach, aby zjeść tych grzybach. Bo dzięki nim mamy właśnie możliwość używania umiejętności. Chciałby nas złapać, co? No jakoś ten nie chce paść. To jeszcze jeden nam się przybliża. Trochę mi to się już nie podoba. Mamy go z głowy. Spróbujmy tu jakoś się zająć kolejnymi. I starajmy się, aby oni spadali z góry. Bardzo nam to się ładnie udało. Tam mamy dalej Goliata, jak widzicie na dole. Dobra, kolejni biegną. No i pilnujmy się, bo nie ma tutaj co prosić się o błędy. Z ledwością się nam to udało. Jakoś sam spadł.
Tak, żeby zostawmy sobie trochę na później, bo mam prawie cały pełny pasek. Czemu nie spadłeś, gościu? Tam na dole mam Goliata już trochę bliżej. Zaraz nam tutaj wejdzie, więc trochę się oddalmy. Pilnujmy tego, byśmy byli na górze tak naprawdę. I mamy te wykończenie. Wow, co to było? Kamieniami do nas rzucają? No, tego się nie spodziewałem tak naprawdę. A mieliśmy się pilnować, co? Bardzo nie udało nam się kolejnego zrzucić. No i co? Żadnego tu nie ma chętnego do walki. Ja nie będę schodzić tam na dół, bo to byłoby dla nas zabójstwo. Mamy tu o miłego przeciwnika, który nam wyszedł naprzeciw i właśnie spadł. Tu mamy jeszcze dwóch. Uda nam się? Bardzo ładnie. No, pilnujmy tego naszego życia. No i co, chyba że trzeba do nich zejść na dół. Trochę mi to nie pasuje. I mamy też tutaj Goliata, więc spróbujmy może jego też rzucić. No i jeszcze raz tylko go zrzucić, pyk. Bardzo ładnie. Mamy go z głowy. Stali ci trochę słabsi. No, nie róbmy błędów. Ten jakiś skok, co? No i skok w dół. Dobra, mamy go z głowy. Zbierzmy trochę tej adrenaliny. Tam mamy jeszcze chyba dwóch przeciwników z drugiej strony. Więc zaraz do nich też tam zejdziemy. O, trochę niech nam pasek życia trochę się powiększy. No i co, mamy kogoś jeszcze tutaj? Mamy jeszcze tutaj przeciwników. Aż trzech. Dobra, zaskoczmy sobie do tego. I bum. Jak na razie nam bardzo dobrze idzie to. Jestem ciekawy, jak te reszta próby będzie wyglądała. Krukę, jak i właśnie wilka. No i co, chyba oprócz tego jednego to chyba wszyscy, co? Znaczy jeszcze tych dwóch tam na górze prawdopodobnie, bo mi się wydaje, że tamci to są w ogóle inni, jacyś inni przeciwnicy. No dobra, pora tam się trochę do nich zbliżyć i wziąć się za nich.
No i mam nadzieję, że jakoś nas nie zaskoczą, prawda? Tu mamy ogólnie zbrojnego. Dobra, to dlatego trochę tym może być ciężej. Chyba to on rzuca tymi bombami z trucizną. Zaraz się go pozbędziemy. Czemu nie? Nie ma tu litości, no mercy. I w sumie chyba wszyscy już. No ale co, nie zdobyliśmy 1000 punktów. Zabójstwa z zepchnięciami. No przecież zepchaliśmy nie jednego przeciwnika. Nie wiem, czy o takie im chodziło. Jeżeli tak, no to nie wiem, o co chodzi. Chyba, że wszystkich mamy zepchnąć. Trochę, bo by dla nas bardzo pilujące. Ale dobra, zakończmy tutaj to zadanie. No i mamy tutaj próbę niedźwiedzia zaliczoną. Oczywiście będziemy mogli poprawić to, żeby zdobyć się złoto. No i mamy też wilka, próbę, jak i kruka. Ale to już raczej wykonamy w kolejnym queście, znaczy w kolejnym materiale tak naprawdę. Te próby w sumie są nie takie łatwe. Oczywiście jestem ciekawy, gdzie są jeszcze te posągi w Mercy. Tam też byśmy odwiedzili, albo będziemy musieli odwiedzić. No i tak naprawdę byśmy powoli zakończyli ten materiał i przygotowali się powoli na kolejny. No i w sumie byśmy zakończyli ten materiał, tak więc wam podziękuję, jak i zachęcę was do łapki w górę, skomentowania odcinka, oczywiście zasubskrybujcie kanał, jak jeszcze tego nie robicie, a wystarczy poniżej tego materiału nacisnąć na czerwony przycisk subskrybuj oraz obejrzeć inne moje materiały, które zaraz wam się wyświetlą i widzimy się niebawem w kolejnym materiale.